8 sprawdzonych sposobów skutecznego działania. Zapraszam. Kochani, zanim przejdę do tematu, chciałabym Was zaprosić szybciutko na mojego Instagrama i TikToka, na których znajdziecie mnóstwo świetnych, inspirujących materiałów. A teraz do dzieła. Wielokrotnie prosicie mnie, abym polecała Wam różne książki. Na moim kanale znajdziecie wiele poleceń bardzo wartościowej literatury, głównie rozwojowej, psychologicznej, w której ja jestem, jak wiecie, rozmiłowana całkowicie. I dzisiaj nadszedł czas na następną książkę, o której już kiedyś troszeczkę wspominałam, a którą ostatnio miałam okazję wysłuchać sobie w aplikacji BookBeat, w której znajdziecie wiele tysięcy audiobooków i e-booków zarówno po polsku, jak i po angielsku i do której teraz możecie mieć dostęp przez miesiąc całkowicie za darmo. Jeśli Wam się spodoba, to będziecie mogli ją potem na przykład subskrybować. Ale jakie są te nawyki, o których ostatnio słuchałam? Wysłuchałam je w takiej książce, którą po prostu kocham, uwielbiam i mam ją na półce, oczywiście w formacie papierowym. To jest książka Stephena Covey'a 7 nawyków skutecznego działania. No więc skąd ja wzięłam te 8, powiedzcie mi? No właśnie, bo jest książka, która się nazywa 8 nawyk. I obydwie te książki możecie odsłuchać sobie w tej aplikacji zupełnie za darmo, tak jak już Wam zresztą mówiłam. I teraz w skrócie opowiem Wam, o co chodzi, bo muszę Wam powiedzieć, że książki są bardzo grube, więc jest to naprawdę temat rzeka, ale z mojego osobistego doświadczenia muszę Wam powiedzieć, że gdy kształtowaliśmy naszą rodzinę, gdy myśleliśmy, w jaki sposób dobierać rzeczy, wiedząc, że dobre jest wrogiem najlepszego, to wtedy właśnie wpadła w moje ręce książka Stephena Covey'a, te 7 nawyków skutecznego działania, 7 nawyków tam rodziny i tak dalej, i tak dalej. I jeden z nawyków, który tam jest ujęty, czyli nawyk drugi tak naprawdę u niego, to jest zaczynaj z wizją końca. I wtedy my wyobraziliśmy sobie to, jaki chcemy osiągnąć efekt. Chcieliśmy, aby nasze dzieci były twórcze, aby były zaradne, aby umiały sobie poradzić w różnych sytuacjach, aby były silne, tak? I też mieliśmy pewne wyobrażenie naszej rodziny i w związku z tym, gdy zbudowaliśmy to wyobrażenie, czyli tą wizję tego celu, do którego idziemy, zaczęliśmy podejmować działania, które pasowały dokładnie do tej wizji. Nagle było nam łatwo rozróżnić, które działania dają wsparcie naszej wizji, a które działają przeciwnie, chociaż ogólnie tak po ludzku są po prostu dobre, prawda? I to niesamowicie ułatwiło nam podejmowanie decyzji, wyznaczanie celów, robienie zakupów, bo na przykład jeżeli chcieliśmy osiągnąć cel taki, żeby nasze dzieci grały na instrumentach, no to wiedzieliśmy, że musimy z jednej strony kupić odpowiednie instrumenty, musimy rozpoznać, czy one mają obdarowanie, do czego mają obdarowanie, do czego mają inklinację i wtedy łatwo było podejmować decyzje, prawda? I tak właśnie jest tym drugim nawykiem według Stephena Covey'a, czyli wyznaczamy priorytety w tym skutecznym działaniu, tutaj mówiłam Wam o naszej rodzinie, i wyznaczamy te priorytety, a następnie widzimy, co sprzyja realizacji naszego celu lub też nie wspiera, widzimy, co nie wspiera realizacji danego celu, ale de facto też aż tak bardzo nie przeszkadza. I trzecia kategoria jest sprzeczne z naszymi celami. I ta zasada była dla nas po prostu niesamowitą wskazówką i tak, gdy co pewien czas dokonywaliśmy takiej ewaluacji pewnych rzeczy, to okazywało się, jak łatwo było wówczas podejmować decyzję, że owszem, to jest dobre, ale to jednak zabiera nam za dużo czasu, jest sprzeczne z naszym celem, a to dana sytuacja, dana rzecz, dana aktywność jest zgodne z naszym celem, który sobie wyznaczyliśmy. Ale tak naprawdę to, co mnie najbardziej dotknęło w tych 8 zasadach, które Stephen Covey w tych dwóch książkach wyrysował,
To jest pierwsza rzecz, czyli proaktywność. Proaktywność, czyli robimy to, nad czym mamy kontrolę i wdrażamy w życie. Jest to gotowość do przyjęcia szczęścia losu, w przeciwieństwie do tego, że ktoś stoi taki, wiecie, bezradność włóczona, zresztą macie filmik na kanale na ten temat i mówi, no jak ktoś mnie wyratuje, to się uda, jak będę miał szczęście, to mi się to uda, jak wygram na loterii, to będę bogaty. Już czujecie tutaj tą dynamikę, tak? A z drugiej strony mamy kogoś, kto mówi, no zakasam rękawy, wezmę się do roboty, nauczę się, zrobię, podejmę ryzyko, dam z siebie wszystko, przemyślę, dopytam i w ten sposób będę współpracował, czyli właśnie będę proaktywny w osiąganiu moich celów. Widzicie tutaj, tak? Jest tutaj ogromna różnica. Tutaj mamy taką w sumie beznadzieję i takie, wiecie, que sera, whatever will be, czyli no wiecie, no taki jest los, no cokolwiek się wydarzy, to się wydarzy, nie masz wpływu na to, co się wydarzy, a z drugiej strony mamy właśnie tą zasadę i to jest ta pierwsza zasada Kowajowska, która mówi, bądź proaktywny. I on jeszcze zawęża to i mówi, że masz taką sferę, na którą masz wpływ i tutaj daj z siebie 100% swojego potencjału, swojej energii, swojego przemyślenia. Ale on mówi o tym też, jest cały krąg rzeczy, na które nie masz wpływu. No i wtedy będziesz obserwował, co się dzieje, natomiast to, na co masz wpływ, jest i tak najbardziej decydujące. Oczywiście nie opowiem Wam tutaj o wszystkich zasadach szczegółowo, bo jak już Wam wspominałam, są to dwie naprawdę grube książki, ale wymienię Wam je, żebyście wiedzieli, jakie, tak żebyście mieli taki zarys wizji końca właśnie dokładnie tej drugiej zasady, o której mówi Kowaj. Czyli pierwsza to jest proaktywność, druga to jest zaczynaj z wizją końca, trzecia to jest najpierw najważniejsza, czyli jak mamy priorytety, i co pewien czas je reewaluujemy, to mówimy, aha, to jest najważniejsze i najpierw robię to, co jest najważniejsze. To jest tak trochę jak z planowaniem, że na każdy dzień wyznaczamy sobie jakieś rzeczy do osiągnięcia i w pierwszej piątce mamy te, które naprawdę trzeba zrobić tego dnia, prawda? Czwarta to jest działaj według strategii win-win, czyli podejście partnerskie jest kluczem do sukcesu. Piąte to jest zrozumienie ponad bycie zrozumianym, o wartości tego, że my słuchamy ludzi i to, jak ludzie się czują przy nas, bardzo często otwiera ich na to, abyśmy mogli z nimi coś zrealizować, tak? I to prowadzi do następnej zasady, o której mówi o synergii, czyli że, wiecie, jedna osoba osiąga tyle, a dwie to już jest pomnożona siła. To jest trochę tak, jak, wiecie, ktoś kiedyś powiedział, że jeden pokona 1000, ale już dwóch pokona 10 000. Czyli ta synergia ma większą moc, tak? I dlatego ta zasada win-win jest taka ważna. I siódma zasada mówi o ostrzeniu piły, czyli zadbaj o własne narzędzia, czyli i wymienia tutaj, patrzcie, matki, holistyczne podejście, czyli fizyczność, w zdrowym ciele zdrowy duch, umysł, poznawanie świata, edukacja, poszerzanie horyzontów, emocje i relacje, dbamy o dobre relacje, bo to jest bardzo ważne, wiecie, wsparcie społeczne na moim kanale, ciągle o tym mówię. No i duchowość, po to, żeby zrozumieć własne motywy. Nakręcam dla Was ten odcinek w wakacje i myślę, że jeżeli chcecie zabrać ze sobą jakąś książkę i to w takiej formie, wiecie, bardzo łatwej, bo w aplikacji włączasz tylko słuchaweczki i po prostu jedziesz, to te dwie książki są po prostu fantastyczną lekturą. Jechać po jednym rozdziale, chociażby na tydzień, chociażby raz na 2-3 dni, a potem sobie je przemyśleć, a potem sobie to wszystko ułożyć w głowie. Miliony osób z tego skorzystały. Te książki są wydane w naprawdę dziesiątkach milionów egzemplarzy. Stephen Covey jest absolutnym klasykiem tego, aby podchodzić do życia efektywnie i osiągać cele takie, jakie chcemy. Dodam też, że jest to świetna także lektura dla wszystkich ludzi, ale także dla rodziców,
którzy szukają rady na to, jak ustawić dom. Jest to świetna lektura dla biznesmenów, którzy chcą, wiecie, lepiej prowadzić swój biznes i w ogóle liderów, nie wiem, w różnych miejscach działających w społeczeństwie, nie wiem, w stowarzyszeniach, w fundacjach. No i wiecie, no osiąganie celów tak naprawdę jest ważne dla każdego z nas. Kochani, to na tyle. Jeszcze raz Wam przypominam, opis do BookBeatu znajdziecie pod filmikiem i specjalny link, dzięki któremu będziecie mieli miesięczny dostęp do tych fantastycznych książek. I oczywiście proszę Was o co? O łapkę, o subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek i napiszcie mi, czy może czytaliście już te książki Stephena Covey'a. Jeżeli nie, to jakie są inne może pozycje, które chcielibyście polecić, czy też Wasze patenty na osiąganie celów. Co Wam najbardziej pomogło? Słuchajcie, komentarze są bezcenne, bo z tego co wiem, mnóstwo osób je czyta, ja je czytam i są one dla mnie i zachętą, i inspiracją. Kochani, to na tyle. Dziękuję Wam. Do usłyszenia. Hej!